Cześć, misiu. Cześć, Kasia. Zjesz coś? Nie, dzięki, nie jestem głodna. Pani Mariuszu, moglibyśmy porozmawiać w cztery oczy? No, oczywiście. Jak to w cztery oczy? Co ja nie mogę z wami porozmawiać? Nie, to bo? Bardzo proszę, bo nie. Mógł pan przymknąć drzwi. Chodź, ale cichutko zobaczę. Mariuszu, to co wczoraj pan powiedział Lucy? Uspokój się, a po drugie, mieliśmy mówić do siebie na ty. A myślisz, że Lucy jest spokojna? Oskarża się wszyscy o zdradę i o kłamstwo. Przecież kto jak to, ale ona akurat nie kłamie. Kasia, nikt nie wie, co o tym wszystkim myśleć. Ta sytuacja nas zaskoczyła. Ale ją też zaskoczyła. Słuchaj, ona powiedziała Arkowi o zdradzie, mimo tego, że ten się niczego nie domyślał. Więc nie kłamie, nie byłaby w stanie. Wszyscy mamy wątpliwości. Ale ja nie mam. Słuchaj, ona nie byłaby w stanie z zimną krwią nas wszystkich okłamać, zwłaszcza jeżeli chodzi o Kubusia. Ja za nią ręczę, rozumiesz? Ręczyć za Lucy, no wiesz? Ręczyć to możesz sama za siebie i to niekoniecznie. Mamo, czy ty wszędzie musisz wsadzić ten swój wścibski nos? A muszę, muszę, bo słyszę, jakim tonem rozmawiasz z Mariuszem. Trochę szacunku, dziewczyno. A ja bym chciała, żebyście to wy mieli trochę szacunku do Lucy. No jasne. Błagam, nie kłóćcie się. Nie mam zamiaru się z nią kłócić. Kasia ma rację. Powinienem był bardziej wysłuchać Lucy. Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Chyba zapomniałem, jak ona się w tym wszystkim czuje. Pojadę z nią porozmawiać. Dziękuję.